Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj 30 dzień listopada, to jest sobota, jest to, kochani, ostatni oczywiście wstawak w tym roku, ostatni dzień listopada, ostatnie nasze spotkanie wstawakowe na miesiąc, bo dopiero w styczniu wrócą wstawaki, bo oczywiście w grudniu będzie coś innego, spokojnie, nie zostawię Was. Dzień bez zakupów, dzisiaj, kochani, są Andrzejki. Więc nie wiem, czy to jest łatwe, bo jeżeli ktoś robi jakąś imprezę andrzejkową, nie mam pojęcia, że robicie. Ale jeżeli robicie, no to dzisiaj raczej zakupy będą. Ale dzisiaj jest dzień bez zakupów. Ja bym powiedział tak. Dzień bez zakupów niepotrzebnych. Czyli nie kupujmy rzeczy, które nie są nam wcale potrzebne. I w ogóle weźmy z naszego życia, wyrzućmy rzeczy, które nie są nam potrzebne. Tak w ogóle. Czyli dzień, życie bez niepotrzebnych rzeczy. Czołóweczka, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, ostatnie nasze spotkanie wstawakowe w tym roku, chociaż nie, ja was chyba kłamię, bo wstawaki będą pod koniec roku, pewnie pod koniec, tak, no oczywiście, że będą. Co ja widzicie, tak to jest, no, nie słuchajcie tego, co ja gadam, bo wstawaki będą po świętach Bożego Narodzenia jeszcze w tamtym ostatnim tygodniu przed Sylwestrem, nie, wtedy wrócą wstawaki, no właśnie. Więc dobra, ostatnie spotkanie wstawakowe przed Adwentem i ostatnie w listopadzie. Cytat na ten ostatni dzień. Posłuchajcie. Straciłem już kontakt z kilkoma osobami, którymi kiedyś byłem. Joan Didion to zdanie powiedziała chyba, bo przepraszam, że Joan to jest chyba ona. Moi drodzy, bardzo ładne zdanie. Straciłem już kontakt z kilkoma osobami, którymi kiedyś byłem. Mówiąc krótko, wyrzuciłem z siebie osoby, którymi kiedyś byłem, a już nie chcę nimi być. Kochani, to zdanie na dzisiaj bardzo mi pasuje, bo to jest ostatni nasz dzień przed Adwentem, nie? Od jutra zaczyna się Adwent. Kochani, ja w ogóle uważam, że to zdanie jest jednym z dobrych takich jakby prognostyków, albo lepiej powiedzieć programów na to, co zrobić w Adwencie. Czyli przyjrzyj się, kim jesteś, różnym osobom w tobie. I nie mówię, kochani, że mamy oczywiście wielokrotność osobowości w sobie, tylko są w nas różnego rodzaju oblicza, są w nas różnego rodzaju postawy, takie, które sprawiają, że jesteśmy danym człowiekiem w tej właśnie postawie, które są niekoniecznie dobre, nie? Których nie lubimy, albo które są po prostu złe, albo są grzeszne, albo są niszczące. I może warto by się z tymi osobami pożegnać? Takie może pytanie sobie warto dzisiaj zadać. Z kim przez najbliższe 3 tygodnie w Adwencie chciałbym się pożegnać? I chodzi mi oczywiście o osoby w nas samych. Czyli pomyślcie, z jaką osobą we mnie chciałbym się pożegnać? Ja kiedy wam to, kochani, mówię, natychmiast mam ze 3 takie pomysły, no dobra, 2 na pewno, chyba nie, 3. 3 pomysły pewnych moich cech, pewnych moich twarzy, których staram się oczywiście nie pokazywać, ale czasem wychodzą, z którymi bardzo chciałbym się pożegnać. Na przykład, kochani, wczoraj miałem taki dzień, wiadomo, że ja nagrywam to wcześniej, więc to było już kilka tygodni temu względem tego, kiedy wy to oglądacie, więc jak ktoś mnie spotkał wczoraj, to niech nie myśli, że mówię właśnie o tym wczorajszym spotkaniu, że w pewnej relacji z pewną osobą, którą w ogóle bardzo kocham, bardzo lubię, wiem, że byłem taki, jaki nie chcę być. Byłem, wiecie, szorstki, czepiający się, złośliwy i to wszystko było oczywiście ubrane w pewien żart, ale ja wiem, że tak nie było. Ja wiem, że to była taka czysta moja taka niechęć pracowania nad miłością do tej osoby, nie? I bardzo chciałbym się pożegnać z sobą takim. Bardzo chciałbym tą osobę we mnie. Czasem mam taką osobę we mnie, niestety. Bardzo jej nie lubię w sobie. Bardzo jej w sobie nie lubię. Nie cierpię jej. I bardzo chciałbym jej powiedzieć arrivederci. W sensie więcej się już nie widzimy. Dobra, kiedyś się znaliśmy, kilka razy się spotkaliśmy. Wiele razy się odzywałeś tutaj zamiast mnie, to się ty odzywałeś. Nie chcę mieć z tobą więcej do czynienia. Bardzo bym chciał, żebyś sobie ode mnie poszedł. Kochani, pomyślcie, z jakimi osobami macie się pożegnać. Adwent jest świetnym czasem na takie pożegnania, żebyśmy jako nowi ludzie w Boże Narodzenie byli tymi, którymi mamy być, a nie tymi, którymi nie chcemy być. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym spotkaniu, w tych wstawakach w listopadzie i na długi czas teraz przerwa, bo będzie Adwent. Oczywiście, kochani, widzimy się w poniedziałek rano, bo będzie, jak to zawsze w Adwencie, seria roratnia, na którą Was bardzo, bardzo zapraszam. Ale póki co to tyle. Ściskam, pięknego początku Adwentu życzę i do zobaczenia w poniedziałek w innego rodzaju wstawakach porannych. Z Bogiem, wszystkiego pięknego, błogosławie. Pa, pa!